To był człowiek krystalicznie czysty, uduchowiony, pisał muzykę dostępną dla ogółu społeczeństwa, ale też i zrozumiałą za granicą. Oczywiście pisał różną muzykę, pisał muzykę filmową, wspaniałą do każdego filmu inną. Przypomnę, że polonez z Pana Tadeusza do filmu Wajdy wyparł ze studniówek i z innych balów maturalnych sławny polonez Ogińskiego Pożegnania Ojczyzny. To jest coś niebywałego, żeby tak tradycyjny polonez, żyjący kompozytor, po prostu napisał tak dobry, że wyparł tamten poprzedni. Natomiast pisał też wspaniałą muzykę religijną, Missa pro Pace, Te Deum, Magnificat, Bogu Rodzica, Angelus, jedna wielka modlitwa. Też te swoje modlitwy wkładał w utwory filharmoniczne, jak koncerty fortepianowe. Druga część pierwszego koncertu to tak jak godzinki maryjne są. Był człowiekiem modlitwy, wielkiej pobożności, bardzo głębokiej pobożności, opartej tyleż na sercu, co na rozumie. I udzielała się ona, zwłaszcza jeżeli wykonywaliśmy jego dzieła w świątyniach, a szczególnie na Jasnej Górze, z którą był serdecznie związany. To taki duchowy schron nas wszystkich, ta Jasna Góra, i ojcowie Paulini, i orkiestra bardzo się cieszyła, gdy mogła mu towarzyszyć. No, co 5 lat przy okazji jubileuszy zawsze tam graliśmy jego dzieła, ale też oczywiście i w innych miejscach w kraju, i na warszawskiej jesieni, na festiwalach, i u siebie. Przypomnę, że zrobiliśmy podróż, to się nazywało Pociąg do muzyki Kilara, w rocznicę 60. ucieczki jego ze Lwowa wraz z matką. Pojechaliśmy, zamieniając wąskie tory na szerokie, z powrotem wynajętym pociągiem z PKP do Lwowa. Tam graliśmy Missę pro Pace. Niestety nie było z nami Wojciecha Kilara. Ten utracony raj dzieciństwa chciał pozostać takim, jaki był. Nie bał się pojechać do Lwowa, a szkoda, bo zobaczyłby, jak połowa publiczności to oprócz naszych polonusów młodzież ukraińska, która po prostu przyszła. No, ten symboliczny tytuł Msza o pokój, ale oni przyszli, żeby posłuchać wybitnego współczesnego kompozytora. Dosiadł się do naszego pociągu w drodze powrotnej, był witany tu na dworcu w Katowicach serdecznie. Myśmy grali po drodze na dworcu w Rzeszowie, na dworcu w Krakowie, bo to były takie stacje, przystanki, na których on kiedyś z matką mieszkał, zanim dotarł do Katowic. Chodził do szkoły muzycznej w Rzeszowie, potem chwilę w Krakowie, ale już liceum skończył tutaj w Katowicach i tutaj odbył studia. Druga jego do ojczyzny. On podzielił po prostu sobie życie na utracony raj dzieciństwa i wspaniałą ojczyznę, którą znalazł na Śląsku, wspaniałych przyjaciół, których miał tu bardzo wielu, i nie tylko wśród muzyków, bo i wśród lekarzy, i wśród plastyków. Żył również życiem swojej parafii na Brynowie, także no, wtopiony był w ten krajobraz. Niby odludek, mało się udzielał, no, nie był w ogóle celebrytą, nie pokazywał się jako VIP-a, przecież mógł być honorowym obywatelem miasta Katowice. Niby, ale jednak można było liczyć na wielominutowe, o ile nie ponad godzinne rozmowy z nim przez telefon. No a też był widziany w Empiku na przykład, buszujący pomiędzy płytami i książkami. Oglądał media, różne media, i telewizję, i radia. Słuchał głównie oczywiście drugiego programu, muzyka klasyczna, bardzo wspierał Dwójkę, ale też nie odpuszczał ważnych zawodów sportowych, wszędzie zawsze kibicował Polakom, czy zwyciężali, czy przegrywali, był z nimi razem. Odejście Wojciecha Kilara to wielka strata dla polskiej kultury i też dla NOSPR-u. Jak czekał na waszą nową siedzibę, szkoda, że nie będzie mógł być na otwarciu nowego gmachu NOSPR-u. Szkoda, że nie będzie mógł na otwarciu być. Naturalnie będzie jego utwór grany. Jest planowana Siwa Mgła. To znaczy gramy jeden utwór krótki Lutosławskiego, Kilara, Pendereckiego i Góreckiego. Oczywiście, bo to są kompozytorzy z nami związani, i to serdecznymi więzami. Wiele prawykonań, wiele, no, niektórzy dyrygowali naszą orkiestrą. No, Kilar był członkiem Rady Programowej, zresztą podobnie jak Penderecki i Górecki byli oni członkami Rady. Penderecki jest przewodniczącym, Kilar do niedawna był jej wiceprzewodniczącym. Tam go też będzie brakowało, bo zawsze dobrą radą służył naszej orkiestrze. Także no, naszym marzeniem jest, żeby plac, okazały reprezentacyjny plac przed siedzibą NOSPR-u, był nazwany jego imieniem, żeby nie zapomnieć też o Henryku Mikołaju Góreckim, który
kiedyś radni uchwalili, że trzeba jedną z ulic nazwać jako imieniem, nie uczynili tego do dzisiejszego dnia. Gdyby siedziba NOSPR mogła być na skrzyżowaniu placu Kilara z ulicą Góreckiego, byłoby to naprawdę świetne i mam nadzieję, że to nastąpi. Dla dyrygenta Jerzego Maksymiuka, który wielokrotnie miał przyjemność dyrygować utwory Wojciecha Kilara, odejście mistrza partytury to wielka strata. Na koncercie noworocznym Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia zostanie wykonana Orawa Kilara, by uczcić pamięć wielkiego kompozytora. Niezwykle cenię tego kompozytora za jego kunszt pisania. Prosta partytura i to, co jest napisane, to brzmi. Strasznie mi brakuje. Dyryguję dzisiaj koncert noworoczny. Muszę powiedzieć, że ledwo się zebrałem do tego. Powiedziałem, że panowie, proszę mi wybaczyć, ale nie mogę się skupić, bo taki straszny żal. Niezwykle dobry to był człowiek, pomagał ludziom. Niezwykle dobry kompozytor. No i niezwykle mi brakuje tego, że teraz jak zagram Orawę, którą grałem tyle razy i nie będę mógł do niego zadzwonić. I zwykle się cieszę, jak ja coś mówiłem. Ale jego muzyka zostanie. To najważniejsze, co potem zostaje, czy coś zostaje, czy nie. Czasami nic nie zostaje. Tak bywa. Myślę, że dopóki będą orkiestry mniejsze, kameralne, to ten utwór będzie istniał, ponieważ nic nie ma bardziej tego oczekiwanego i przez orkiestrę, i przez publiczność niż Kilara Orawa. Może tylko z tym konkurować Czajkowskiego finał do symfonicznego. Nie może konkurować Mozarta finał symfonii Hafnerowskiej. Nawet w osadzie. Nie może z tym konkurować Prokofiewa, finał do symfonii klasycznej. Mówię o geniuszach. Tak to lubiany jest utwór. My zagramy na początek tego koncertu, ponieważ no jest taka strasznie niezręczna sytuacja i dla mnie bolesna. Ja bym chciał, żeby jutrzejszy koncert by się składał tylko z utworów Kilara, ale ludzie kupili bilety, no i ten koncert jest zaplanowany. Ale wspaniale, że pani dyrektor włączyła ten utwór jako początkowy utwór i to zagramy. Odszedł człowiek niezwykły dla mnie, niezwykły przyjaciel, kolega, ubóstwiany przeze mnie kompozytor. Straszny to żal, ale muzyka jego zostanie.